Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj wreszcie wchodzimy do miasta. Natomiast jeszcze chciałabym najpierw przejrzeć tutaj te zbiorniki wodne, czy one przypadkiem niczegoś nie kryją. Raczej tą rzekę. Wydaje mi się, że nie. Natomiast warto było to sprawdzić. Natomiast, no cóż, my już wchodzimy do miasta. Brama stała dla nas otworem i widzę, że już jest ktoś, kto chce z nami porozmawiać. Więc zanim to zrobimy, to się oczywiście zapiszę. I sprawdźmy, kto to jest. Witaj. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz w naszym wspaniałym Archolos? Nie musisz odpowiadać. Nie ma się czego wstydzić. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Nieprawdaż? Nazywam się Furem. I zajmuję się wszystkimi zagubionymi w tym wielkim mieście. Jest może jakieś konkretne miejsce, w które chciałbyś się dostać? A może zainteresuje cię któraś z naszych map? Możemy oczywiście porozmawiać. Dość prosta kradzież, także skorzystamy. Możesz mi coś więcej o was opowiedzieć? Jesteśmy organizacją podlegającą gildii kupieckiej Araxos. My zajmujemy się mapami i organizacją. Oni zaś wynajmują nam swoich gońców jako przewodników. Prosty układ, który pozwala dbać o wszystkich nowoprzybyłych. Jakieś rady odnośnie miasta? Przede wszystkim dobrze się rozgląda. Miasto jest pełne pięknej architektury i okazji do zarobku. Jest pewne miejsce, do którego muszę dotrzeć. W takim razie porozmawiaj z jednym z przewodników. Pełno ich w mieście. Za drobną opłatą zaprowadzą cię, gdzie tylko będziesz potrzebował. To naprawdę świetnie. Pokaż mi. W całym mieście. Tak, oczywiście mapy wyspy Archolos to nam niepotrzebne. Mapa wyspy Archolos ze znacznikami. Mapa miasta posiada znaczniki opisujące najważniejsze miejsca. No to weźmiemy jedną taką mapę. Nie zapomnij te. Tak, oczywiście mapa. No pokaże mi tą wyspę niestety. Ale otwórzmy tą drugą. Która znajduje się gdzie? W ogóle tu mamy referencje od Albina, niestety nie mogę ich otworzyć. Mapa miasta. No dobrze, gorzej, że tutaj nie ma za bardzo opisanych tych znaczników. Możemy się tylko domyślać, co jest gdzie. Przed nami na pewno jakaś karczma. Widzę jakąś balię tutaj w okolicy, może to jakieś łaźnie albo coś w tym stylu. Wiecie, może nie będziemy tutaj zaczynać od kradnięcia wszystkiego. I tutaj wejdziemy za chwilę do tej karczmy, ale sprawdźmy, czy tutaj mogę wejść, bo mi się wydaje, że nie. Sprawdźmy. Hola, hola. Gdzie lezie? Przed siebie. Nie ma przejścia. Dlaczego nie? A masz przy sobie glejt? O jaki glejt ci chodzi? O glejt upoważniający do wejścia na Stare Miasto. Nie wiedziałem, że potrzebuję do tego glejtu. Myślisz, że przepuszczę byle kogo? W żadnym wypadku, kolego. Skąd zdobyć taki dokument? Musiałbyś posiadać dom w Starym Mieście lub dostać pozwolenie na wejście od kogoś z Rady Miejskiej. Śmiem twierdzić, że nie masz żadnej z tych rzeczy. No, to prawda. Kurde, jakąś taką chrypę mam. Dobra, tutaj mamy kogoś, zwykłego obywatela. I mamy pękniętą strunę, karczmę. Także wejdźmy i spróbujmy szczęścia w tym miejscu. Spróbujmy z kimś porozmawiać. Może coś kupić, może coś sprzedać. Zwykły obywatel. Na górę raczej nie chcę wchodzić. Zresztą nie mogę za bardzo. Tutaj mamy oczywiście kuchnię, kufer Garstranda. Rozumiem, że to ten gościu za ladą. Witam cię serdecznie. O, trudna kradzież. Co to za miejsce? Albo jesteś ślepcem, albo kiepski z ciebie żartownik. Jestem Garstrand, a to mój przybytek. Karczma pęknięta struna. Jeśli nie słyszałeś o tym miejscu, nie słyszałeś więc o niczym, co się dzieje w Archolos. Zbierają się tu wszyscy mieszkańcy, minstrele oraz dostojni podróżnicy. Skąd nazwa Pęknięta Struna? Niegdyś odbywały się tu regularnie popisy trubadurów. Ciągnęli z niemal wszystkich wysp archipelagu,
a nawet z kontynentu. Podczas jednego z takich koncertów grał początkujący, acz dobrze rokujący młodzieniec. Przed samym występem pękła bardowi struna. Zmartwiony już chciał uciekać, lecz dojrzał to jeden z doświadczeńszych muzyków i zapytawszy, co ten zamierza zagrać, odpowiedział mu: ta struna ci się nie przyda. Po tym incydencie postanowiłem przemianować karczmę. Ot, cała historia. Ciekawa. Co słychać? Karczma prosperuje, goście nie robią specjalnych problemów, więc nie narzekam. Pokaż mi swoje towary. Widzę nowe przepisy, bardzo mi się to podoba. Poznany. Gulasz z dzika w winie bierzemy. Poznany. Pieczeń pasterska marynowana w winie. Pikantny placek z mięsem. Placek warzywno-grzybowy. Kompot z dyni mamy, marynowaną rzepę mamy. Coś jeszcze nie mam tutaj. Już mam, widzę wszystko. Natomiast możemy sprzedać poznane przez nas przepisy. Sok winogronowy na przykład, nalewkę, kociołek rybaka i to wszystko. Resztę musimy sobie przeczytać. I w ogóle nie wiem, czy ja mam coś na sprzedaż. Mam parę mieszków do otworzenia. Ale najpierw przeczytajmy sobie może nasze nowe przepisy. Rozumiem. Smażone mięso z dzika. Wieloletnie wino, pieprz, sól. Smakowita potrawka z dzika z warzywami i dodatkiem wina. Odnowa punktów trafień 125. Premia do maksymalnych punktów trafień 1. No to interesujące, trzeba przyznać. Rozumiem. Pieczeń pasterska w winie. Smażone mięso owcy, dowolne warzywo, wino z północnych krain, sól. Odnowa many 55, odnowa trafień 120. Pieczona jagnięcina z warzywami i winem to danie przaśnie, acz smaczne. Przaśne? Przaśne? Nie wiem nawet, co znaczy to słowo. Byłam filologiem przez jakiś czas. Rozumiem. Pikantny placek z mięsem. Mięso, jajka, mąka, ostra papryka, jeszcze się nie spotkaliśmy z nią. Sól. Odnowa punktów trafień 65. Puszyste ciasto z dodatkiem mięsa i przypraw, często podawane przez gospodynię na śniadanie. Fajnie. I ostatni przepis. Rozumiem. Placek warzywno-grzybowy. Mięso kopacza, 3 jakieś warzywa dowolne i worek mąki. Odnowa punktów trafień 50. Prosta mieszanka mięsa i warzyw w formie pieczonego placka. Nadaje się do zabrania w podróż. Okej, czy tutaj jest jakiś obywatel, z którym mogę na przykład porozmawiać, czy jest tylko sam karczmarz? Dobre pytanie. Wszędzie widzę na razie jakichś obywateli tylko. Pytanie, czy na górze też jest jakieś piętro, że się je? Tak, jak najbardziej. Fajka wodna. Okej, widzę, że na razie nikogo tutaj kompletnie nie ma w tej karczmie. Sami tylko obywatele, ale poznaliśmy przynajmniej karczmarza. Fajnie jest z jednej strony, że jest to stare miasto i miejsce, gdzie nie możemy wejść, bo teraz możemy się rozejrzeć solidnie. Robotnik. Nic interesującego, w tym bajorze raczej też nic nie ma. Super. Fajnie, że mamy właśnie takie ograniczenie, bo przynajmniej się nie zgubimy, bo mamy jedną drogę, w którą możemy pójść. Także to na pewno na jakiś plus. Strażnik miejski, dobrze. Nie ominęłam żadnego pomieszczonka? Nie. No i jesteśmy w kolejnym miejscu. Mamy gońca Araxos. Nie mogę zajmować się wszystkim. Co możesz mi powiedzieć o Archolos? Aha, czyli nic mi nie powiesz. No, możemy gdzieś rzeczywiście zabrać. Tutaj mamy lagunę, która jest łaźnią. Witaj, podróżniku. Proszę, zrzuć te brudne ubrania i rozsiądź się w naszym przybytku. Nasza podgrzewana woda wzbogacona jest o różne lecznicze preparaty. Nie tylko zadbasz o swoją czystość, ale również o zdrowie fizyczne. Ile mnie to będzie kosztować? Z łaski naszego miłościwego gubernatora Morisa, łaźnia jest dostępna całkowicie za darmo dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. Wow. Oczywiście tak długo, jak zachowują się odpowiednio. Niestety miałem już tu kilka przykrych incydentów. Tak czy inaczej, miłego korzystania z naszych atrakcji. Okej, w porządku. Czyli co, myślicie, że skorzystamy? W sumie dlaczego by nie? Tylko chciałabym, tak, przede wszystkim to musimy się rozebrać, jeżeli chcemy tam wejść, oczywiście.
Także zdejmijmy sobie nasz pancerzyk i wejdźmy do środka. Czujesz się rześki i pełen energii, tutaj jak i zwykły obywatel. Czemu ty pijesz gin właśnie? Wino z północnych krain. Okej, fajnie. Skorzystaliśmy sobie z łaźni. Super. A co znajduje się na przykład tutaj na piętrze? Nie wiem, że nie powinnam może tutaj gdzieś łazić. Tutaj jest jeszcze balia. I inne również miejsca. Mamy też saunę. Na to wygląda. Naprawdę bardzo ładne miejsce. Naprawdę bardzo tutaj dba się o szczegóły. Mamy dwóch obywateli w saunie. Super sprawa. Naprawdę. Wow, jestem pod wrażeniem tego miejsca. Czy my coś jeszcze możemy porozmawiać na przykład z tobą? Proszę, zrzuć te brudne... Tak, oczywiście. No to już byliśmy się wykąpciać. Super. Gonię to oczywiście Araxos i teraz mamy jakieś rozdroże, prawda? Jeszcze mamy obywatela. A ciebie kto wpuścił do miasta, brudasie? Masz jakiś problem? Tak. Coraz więcej jest w tym mieście włóczęgów i nierobów takich jak ty. Nie znajdziesz tu ani przyjaciół, ani wsparcia. Jezu, typie jakiś ty niemiły, cholernie. Tam rozumiem, że też jest dalej wejście na to stare miasto, po prostu strażnik od innej strony. Więc nie będziemy się tam pchać. Przejdziemy się tutaj. Mamy obywateli. Tutaj również. No i co, i przejdźmy się. Mamy przewodnika. Dokąd chciałbyś się udać? Co powinien wiedzieć o mieście? Co powinienem wiedzieć o mieście? Archolos to wspaniała metropolia, obfita w miejsca warte odwiedzenia oraz świetnie sprawdzające się jako miejsce stałego zamieszkania. Mhm. Niestety są w niej też miejsca, których lepiej unikać. Jeśli ktoś dopiero co tu trafił, powinien przemieszczać się tylko razem z kimś kompetentnym, takim jak ja. Mhm. Zaprowadź... Syreni Lament, tam musimy się udać w sumie. Pęknięta struna, gildia kupiecka, koszary, dzielnica rzemieślników, plac targowy, plac rybny, slamsy, stocznia, kaplica Adanosa, świątynia Inosa, brama zachodnia, brama wschodnia. Okej. Okay. Jednak. Na razie pochodzimy sobie sami. Tutaj widzę, że jest jakiś przybytek. Możemy spróbować się tutaj udać, rozejrzeć. Mamy tutaj Bernarda. Ej, ty. Dość prosta kradzież. Co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. Bernard wygląda na jakiegoś ogrodnika. Ochroniarz. Ochroniarz, ochroniarz. Bradlock. Cześć, Bradlock. Ciekawi mnie bardzo, kim jesteś i w czym możesz mi ewentualnie pomóc. Trudna kradzież. Ładny dom. Prawda? Trzeba przyznać, że pan Volker ma wspaniały gust. Mogę wejść do środka? To zależy. Jeśli Volker cię oczekuje, to zapraszam. Choć moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Kim jest ten cały Volker? Dla ciebie pan Volker, młodziku. Naprawdę go nie znasz? Jestem nowy na Archolos. Nie poznałem jeszcze wszystkich w mieście. Każdego pewnie nie poznasz, ale Volkera znać powinieneś. Pan Volker to najbogatszy człowiek w mieście. No kurde, czyli naprawdę duża szycha. Handel i rzemiosło rozkwitają w naszym mieście. Jest członkiem Rady Miejskiej? Tak, jakby banda urzędasów robiła coś dobrego dla miasta. Nie, szanowny pan Volker udziela atrakcyjne pożyczki dla tych, którzy chcą rozwinąć swój biznes. O ile jest w tym jakiś potencjał. Mhm. Czyli jest troszeczkę takim lichwiarzem. A mogę ubiegać się o pożyczkę? Nie znam cię, chłopcze. A to znaczy, że nie możesz. Zresztą sam mówiłeś, że jesteś tu nowy. Nie mamy o czym rozmawiać. Co słychać? Jestem pewien, że masz na głowie istotniejsze zajęcia niż bezowocne zawracanie mi głowy. Okej. Okay. Czy nic już z nim nie załatwię? Tutaj oczywiście nie wejdę, nawet nie będę tam podłazić. No i co, przejdziemy się w takim razie dalej. Kurde, naprawdę to jest tak dopracowane wszystko. Te chodniki są w ogóle takie jakieś bardzo ładne, bym powiedziała. A tutaj kogo mamy? Jak cicho. Nie rozumiem w ogóle. Tutaj mamy człowieka Volkera.
kolejnego człowieka Volkera. Bardzo dużo tutaj oczywiście tego. No ale wiecie, to nie jest ani trochę dziwne. Sprawdźmy sobie mapę. No dobrze, czyli teraz widzę, że możemy iść albo w stronę piekarni. O, jest fryzjer. To może być ciekawe. I mamy znacznik gildy kupieckiej oraz gońców Araxos. To może być dosyć przydatna sprawa. Człowiek Volkera. Rozumiem, że tutaj jak wejdę, to nie będę mile widziana po tej stronie. Chociaż tutaj mamy cienie przeszłości, muzeum. Kurde, no oczywiście nazwa modyfikacji. No kocham tych twórców. Ktoś już chce ze mną porozmawiać? Chyba. Witaj, podróżniku. Nie rób takiej miny, od razu po tobie widać, że biegasz po całej wyspie i zbierasz co się tylko da. Podejrzewam, że oglądanie eksponatów nie jest tym, co cię szczególnie interesuje, więc od razu przejdę do rzeczy i zaproponuję ci pewien układ. Od najmłodszych lat zbieram stare monety, które wyszły z użytku. Dla większości są bezwartościowe, ale ja chętnie ci za nie zapłacę. Ludzie znajdowali je już w najdziwniejszych miejscach, więc po prostu miej oczy szeroko otwarte. Kurde, świetnie. Przyniosłem kilka starych monet. Oddamy oczywiście. Gdyby nie ci parszywi bandyci i inne bestie, to sam bym wyruszył na ich poszukiwania. Dzięki za twoją nieocenioną pomoc. Fajnie. Gdyby nie ci... Dobra, oddaliśmy wszystkie monety. Kurde, fajnie. Mamy muzeum. Możemy wejść też na górę, ale zanim to się rozejrzymy jeszcze tutaj na dole. O, chociaż widzę, że tutaj już nie za wiele jest. Fajnie. Mam nadzieję, że będzie więcej takich smaczków. Tutaj jest bardziej część chyba mieszkalna tego pana, ale jestem bardzo zainteresowana pulpitem. I ewentualnie tą książką. Co to za książka? Mignęła mi przez chwilę. Albo mi nie mignęła? Nie, mignął mi regał na książki. Co mamy tutaj? O, o cieniostworze. Ale widzę, że ktoś się sapie na mnie. Nie masz tu czego szuka. Dobrze, panie obywatelu, ja tylko chciałam sobie przeczytać książkę, ale no dobrze. Trudno. Możecie sobie zatrzymać film i przeczytać. Ja też będę musiała tak zrobić. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dobra, lepiej sobie nie robić problemów. W ogóle mam wrażenie, że mi nie pokazało na mapie tego muzeum, gdzie my jesteśmy. A, bo ja nie ogarnęłam, że w taki sposób mamy wejście. Dobrze. To co, najpierw idziemy na północ czy na południe? W sumie po tej stronie za dużo nie ma. Tam potem jest most. Na to wychodzi, także może przejdziemy się najpierw tędy. Jest też jakiś handlarz po drodze. O, mamy trofeum z głową niedźwiedzia. Wygląda bardzo ładnie. I mamy tutaj handlarza. Ej, ty. Po handlu. Ty masz znowu jakieś przepisy. Marynowane grzyby. Wybacz z grzybów i ziół, marynowane grzyby, wiejską jajecznicę już znamy, koktajl malinowy znamy i placek warzywno-grzybowy też znamy. Także to są rzeczy, które oczywiście mnie najbardziej interesują, czyli właśnie takie przepisy. Rozumiem. O, ale dużo od nowa punktów trafień, aż 130, a many 50. Rozumiem. I tutaj 25 trafy, 55 many. Możecie sobie przeczytać, już nie będę tego robić. Nie będę już marnować na to czasu. Widzę, że tutaj jakieś obywatelki się też kręcą. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze mapę. Dobrze, możemy iść w górę, ale tam prawdopodobnie jest miasto, wiecie, wejście do tego nowego miasta jakby. Tak, tutaj jest strażnik, a tutaj jest ten most, który widziałam. Słyszę gdzieś kowala po drugiej stronie. A tutaj? Czy coś tutaj znajdę? Hola, hola. Przed się... Nie... Tak, 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 wiemy, że nie ma przejścia. Okej, czyli zrobiliśmy, można powiedzieć, takie dosyć bym powiedziała kółko. Nie wiem, sprawdźmy tutaj, czy coś jeszcze jest do znalezienia. Mamy ogrodnika. Z
Zaginął mój brat Jorn. Może coś obiło ci się o uszy? Zostaw mnie! Nie znam nikogo takiego! Okej, dobra. Czyli nie będziemy oczywiście zaczepiać takich osób. Obywatel, obywatelka. Obywatelka, która ma bardzo ładną zbroję w Gwoli Ścisłości. Okej, widzę, że aż wywędrowaliśmy za bardzo. Rozumiem, że ten alchemik to jest bardziej w tamtej drugiej stronie tego miasta. Nie wiem, kurde. Wiecie, tutaj tak się chodzi, że w sumie nie wiem, czy potem zrobimy nagle jakieś kółko, czy tak nie za bardzo. Dobra, przejdźmy się na razie tędy. Obywatel, fotel, tutaj jest twój dom, rozumiem. Widzisz, to nie było takie trudne. Tak, to dom kogoś był. Strażnik miejski. Sprzątaczka. Obywatelka. Nie mów, że o tym nie wiesz. To wiecie co? To może byśmy poszli w tę stronę. Wprost. Potem sobie zrobimy kółko. Nie do końca... Aha, miałam się właśnie pytać, gdzie jest ten alchemik, już wiem. Natomiast przeszłabym się tutaj za beczkami, bo tutaj można pewnie coś znaleźć. Oczywiście, że tak. Skórzany mieszek na przykład tutaj leżał. Najbardziej popularne miejsce tutaj widzę, że w kronikach na chowanie mieszków. To właśnie, żeby się dobrze rozejrzeć. I oczywiście alchemik ma chatę na uboczu. Jest to dosyć, bym powiedziała, no... takie prawdziwe, nie? Strażnik miejski... Dobrze, my sobie wejdziemy do alchemika. Siostrzany Kociołek, pracownia zielarska. Witam. Witaj w siostrzanym kociołku. Czego potrzebujesz? Dość prosta kradzież. Co to za miejsce? Siostrzany Kociołek to apteka, którą prowadzę wraz z moją starszą siostrą Ramchą. Na imię mi Fatha i zajmuję się sprzedażą naszych specyfików. Jeśli potrzebujesz rady w wyborze konkretnego preparatu, daj mi znać. A jeśli jesteś zdecydowany, co chcesz kupić, zapraszam do przejrzenia naszej oferty produktów. Mhm. Nie jesteście stąd, prawda? Zgaduję, że zdradził mnie mój wygląd i akcent. Tak jakby. 6 lat temu przybyłyśmy tu z Zandir Sol, jednej z południowych wysp. Przyznaję, z początku nie było łatwo, a mieszkańcy nie patrzyli na nas przychylnym okiem. Ale dzięki temu, że miałyśmy fach w ręku, i to, co by nie mówić, cenny fach, ludzie w końcu zaczęli nas traktować z szacunkiem. Od tamtej pory prowadzimy tę aptekę i na brak klientów nie możemy narzekać. Super. Mogłabyś nauczyć mnie alchemii? Mogłabym pokazać ci podstawy, ale jeśli szukasz prawdziwej nauczycielki, porozmawiaj z Ramchą. Ona tu jest wirtuozką zielarstwa. Mhm, alchemia. Co masz na sprzedaż? Mamy zioła, eliksiry i specyfiki lecznicze. O, i jakieś też przepisy. Suszone owoce, owoc południowy, jeden jej ukradłam. Egzotyczny deser oraz ostrygi z zębatym zielem. Oczywiście bierzemy oba te przepisy. Ona ma dużo takich nasion różnych. Fajna sprawa. Co słychać? Nie mam czasu. Zostaw mnie w spokoju. No dobra. Przeczytajmy sobie nowe przepisy. W ogóle co ja mam tutaj za broń? Złoty szperacz. Aha, to tak, to jest ta dwuręczna, co znaleźliśmy. Rozumiem. Egzotyczny deser, owoc południowy, osełka tłuszczu, worek mąki. Deser znany bardziej zamożnym, prosty w przyrządzeniu, niezwykle smaczny. Odnowa many 30, życia 125. Fajne. Rozumiem. I ostrygi z zębatym zielem. Ceniony na Archolos przysmak morski. Przyprawiany zębatym zielem. Super, fajnie. Mam rozumieć, że mogę się tutaj pokręcić i na przykład ta cała twoja siostra jest po prostu na górze na przykład. Tak, jak najbardziej. Także spróbujmy z nią porozmawiać. Wow, naprawdę jestem zachwycona tym miastem. Kim jesteś? Jestem Ramcha, aptekarka. A ty właśnie jesteś w mojej pracowni. Mam nadzieję, że to coś pilnego. Fatha twierdzi, że mogłabyś nauczyć mnie alchemii. Nie wiem, co moja siostra ci nagadała, ale nie mam teraz czasu na zabawę w nauczyciela. Mam pełno zleceń na głowie. Żebym poświęciła ci czas, musiałbyś zapłacić na tyle dużo, żeby zrekompensować mi straty. Mhm. Jak leci?
Mówili, że porywamy się z motyką na słońce, próbując rozkręcić tu interes. Ale jakimś cudem nam się udało. Czasem jednak ryzyko popłaca. Mhm, oczywiście. Jak widzicie, dużo dzisiaj rozmów i to bardzo dużo, no ale jest to dosyć rzecz, wydaje mi się, prosta, no nie? W sensie poznajemy dopiero to miasto, zbieramy zresztą też zadania w tym mieście. I to jest istotne. I tak, mówiłam, że tutaj sobie zawrócimy, nie? I prawdopodobnie chodziło mi o tą bramę, że teraz się wrócimy. Dokładnie. I sprawdzimy sobie dół, czyli tamte okolice właśnie piekarza i tak dalej. Chociaż najlepiej byłoby się całkiem wrócić. Moment, bo my nie widzieliśmy tutaj na przykład tego noclegu, ale on jest tak jakby w górnym mieście. Czy jest tutaj gdzieś jakiś inny nocleg? W sumie to nie widać. Wiecie co, spróbujmy się jeszcze wrócić i przejść i zobaczyć. Bo tutaj oczywiście była jakaś obca chata. Tam wyżej jest brama i nie przejdziemy, z tego co dobrze myślę. Tak, jak się spojrzymy w tamtą stronę, to tak, to ten nocleg okazuje się, że jest właśnie w tamtym miejscu. Tak, dokładnie. Czyli są miejsca, gdzie się nie dostaniemy na aktualny moment gry. Gorzej, że nie wiem, gdzie w takim razie będziemy mogli taki nocleg w ogóle spędzić. Teraz pytanie, czy idziemy przed siebie, czy przez mostek, czy idziemy na drugą stronę? Wiecie co, cofnijmy się. Nie róbmy sobie jakiegoś wielkiego zamieszania, po prostu teraz pójdziemy w przeciwną stronę. I myślę, że mniej więcej poznamy to miasto. Krok po kroku i damy sobie radę. Tutaj jest handlarz różności. Czy mogę zainteresować szanownego podróżnika którąś z moich map? Mamy również w ofercie wspaniałe trofea zdobyte przez lokalnych myśliwych oraz wiele niezwykłych artefaktów, które będą świetną pamiątką z wyprawy na Archolos. Pokaż. Co ty masz? Suszone owoce, błękitne żagle, jakieś książki, mapa wyspy Archolos, mapa miasta Archolos bez oznaczeń, ze znacznikami. Okej, okay, najważniejsze miejsca. No, nic ciekawego, chociaż dziwię się... Aha, bo ja poszłam chyba górą. Moje zdanie już znasz. Jak to jest? Jak ja się przeszłam? Hola, ho... Przed się... Nie ma przej... Zapomniałam sobie. Dobra, wycofujemy się. Zapomniałam sobie o tym, że tutaj jest to wejście. Tam na górę mogę wejść i tam jest chyba gildii kupieckiej logo, prawda? Mamy tutaj kogoś. Sambor. Ej, ty. Jak życie? Cisza, spokój i porządek. Ale wcale mnie to nie dziwi. Gdy strażnik Sambor pilnuje miasta, zwidy wszelakiej maści dają dyla po dziurach, jak chrząszcze. Mhm, super. Oczywiście go nie okradniemy, bo trudna kradzież. A tutaj? Zwykły strażnik miejski. Mhm, i tutaj mamy wejście do chyba... albo gildii, albo... Zobaczymy za chwilę. Miasto w ogniu, tom pierwszy. Możecie sobie przeczytać. Ja sobie przeczytam później przy montażu. I mamy tutaj kogoś. Spróbujmy coś załatwić. Roderick. Witaj, nieznajomy. Co cię do mnie sprowadza? Tylko przechodziłem. Jestem bardzo zajęty, nie mam czasu na pogaduszki. Jeśli jest jakaś sprawa, którą powinieneś mi przedstawić, to streszczaj się. Kim jesteś? Nazywam się Roderich i jestem dowódcą straży w mieście Arnus. Aha, dowódca straży. Dodatkowo zasiadam w Radzie Miejskiej Gubernatora. Czyli to ty rządzisz w mieście, tak? Do tego mi daleko, chłopcze.
Jestem dowódcą straży, ale podobnie jak inni członkowie Rady Miejskiej odpowiadam przed gubernatorem Morrisem. To właśnie on jest bezpośrednim przedstawicielem władzy królewskiej na Archolos. Mhm. Razem z pozostałymi członkami Rady zajmują się ustalaniem nowych przepisów, skarbcem miasta oraz wszelką biurokracją. Rezydują w ratuszu na Starym Mieście, ale raczej nie przyjmują wizyt. Zarządzanie tak wielką wyspą to ogrom pracy i jeszcze większa odpowiedzialność. Mhm. Co możesz mi powiedzieć o królu? Miłościwie nam panujący król Robar II to dobry władca. Prowadzi nas ku zwycięstwu w wojnie z tymi przeklętymi orkami. Wielu ludzi przeklina go, a przez to także i nas, strażników, za te wszystkie surowe prawa oraz podatki. Ale powiem ci jedno, gdyby nie te poświęcenia, Myrtana mogłaby już dawno nie istnieć. Zwycięstwo wymaga wytrwałości. Opowiesz mi coś o straży? Historia straży na Archolos jest ściśle związana z pierwszym pojawieniem się Myrtańczyków na wyspie. Nie będę cię jednak zanudzał datami i wszystkimi historycznymi szczegółami. Tak jak i w pozostałych częściach królestwa, zajmujemy się pilnowaniem porządku, wprowadzaniem królewskich edyktów i bronieniem wyspy w razie ataku najeźdźcy. To, co wyróżnia straż na Archolos, to podział na elitarne jednostki szermierzy i kuszników. Tradycja ta została wiele lat temu porzucona ze względu na braki w wyposażeniu i szkoleniu, ale intensywnie pracuję nad tym, by ją przywrócić. Mhm. Jak się mają sprawy? Sytuacja jest na tyle stabilna, na ile może być w obecnych czasach. Nie ma powodu do obaw. Kurde, wiecie co, powiem wam, że jak się rozmawia z tym Roderickiem, to czuć takie poczucie, jakby to powiedzieć, no, że typ jest wymagający, nie? Dobra, my się oczywiście wracamy, idziemy na drugą stronę tego miasta, tak jak mówiłam już wcześniej. No, bo wolałabym jednak się przejść po drugiej stronie i posprawdzać coś, co możemy tutaj znaleźć. Tutaj czy ktoś stoi, z kim mogę porozmawiać na przykład? Niekoniecznie zwykły najemnik. Oczywiście strażnicy Volkera, a raczej jego ludzie. Jakaś obywatelka. Tutaj ktoś stoi. Cześć, jesteś tu nowy? No, tak. Tak, można tak powiedzieć. Jeśli jesteś tu nowy, to radzę ci przede wszystkim uważać na własną sakwę. Nie mówię tu tylko o kradzieżach kieszonkowych, ale też o wszystkich handlarzach, którzy będą próbowali wcisnąć ci jakieś pierdoły. Tak czy inaczej, gdybyś potrzebował nauczyciela, to służę pomocą. Mhm. Czego możesz mnie nauczyć? Nie mam jeszcze zbyt wielu lat na karku, ale od zawsze byłem zdany na siebie. Jakoś sobie musiałem radzić. Tu się trochę pomachało mieczem, tam toporem. Postrzelałem też z kuszy czy łuku. Cokolwiek z tego cię interesuje, może uda nam się jakoś dogadać. Właśnie o tym nauczycielu wam mówiłam dłuższy czas. To jest po prostu nauczyciel wszystkiego. Ucz mnie. Sami widzicie, siła, zręczność, broń jednoręczna. Jeszcze tak jakbym nie przeskoczyła progu. Trochę dziwacznie to wygląda. Broń dwuręczna, łuki, kusze. Możemy się tutaj bardzo dużo nauczyć. Kim jesteś? Nazywam się Norman i jestem jednym z ochroniarzy Volkera. Właściwie to przez większość dnia nie mamy zbyt wiele do roboty. Od czasu do czasu upewnimy się, że złoto dotrze do miejsca docelowego, czy dłużnik odda należność na czas. Plus jest taki, że dostałem ten wygodny pancerz. Mam gdzie spać i co jeść. Jednak nie sądzę, żeby to było najlepsze miejsce do zdobycia renomy i rozwijania swojej kariery. Jak tylko znajdę coś lepszego, to zamierzam się stąd ulotnić. Okej, widzę, że szczerze o tym mówi. Co sądzisz o Volkerze? Szczerze mówiąc, to sam nie wiem. Płaci nam ustalone wynagrodzenie zawsze zgodnie z terminem. Troszczy się, żebyśmy mieli gdzie spać i zapewnia sprzęt, byśmy mogli wypełniać swoje obowiązki. Jednak, jakby nie patrzeć, dorobił się na procentach z pożyczek i bardzo nie lubi, gdy ktoś ociąga się ze spłatą. Opinie w mieście na jego temat też są podzielone. Jedni marzą, by tak jak on, dorobić się fortuny. Inni natomiast uważają, że ich długi są jego winy i pogardliwie nazywają go lichwiarzem. Co by o nim nie mówić, jest jedną z ważniejszych osób w mieście
i raczej nie traci czasu na błahe sprawy, ani mało znaczące osoby. Mhm, oczywiście. Super, czyli mamy teraz dostępnego dla nas oczywiście nauczyciela. To jest też pocieszające bardzo. I co? I myślę, że zwiedzamy dalej. Mamy jeszcze trochę czasu. Tutaj jest na przykład Nirka. Kim jesteś? Nazywam się Nirka. Jestem myśliwym, ale coraz rzadziej chodzę na polowania. Lata już nie te. Ale jeśli chcesz kupić coś związanego z łowiectwem, to u nikogo nie znajdziesz lepszego stosunku ceny do jakości towaru niż u mnie. Mhm. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Poważnie pytasz? Tak po prostu miałbym ci zdradzić tajniki myślistwa? Domyślam się, że będziesz chciał czegoś w zamian. Nie powiem, że nie. Złoto zawsze się przyda. Szczególnie, kiedy moja emerytura jest tak niepewna. Wyłóż go trochę, a nauczę cię strzelania z łuku i pokażę, jak być zręczniejszym. A jeśli znasz podstawy pozyskiwania trofeów zwierzęcych, to mogę cię też nauczyć wyrywania pazurów, głów, języków ognistych jaszczurów i zdzierania skór z gadów. Mhm. Czyli możemy się czegoś też poduczyć. Chcę się pod... Zobacz. Tak, i tutaj zręczność i łuki. Nauczysz mnie czegoś o por... Jeśli... Tak, wyrywanie głów i wyrywanie języków. Widzę, że się bardzo cenisz, chłopie. Czy ja mam w ogóle takie ilości gotówki? No mam w teorii. Ale chyba nie mamy teraz poziomu. Czy mamy? Mamy nawet dwa poziomy. Pokaż. Towary jeszcze sobie sprawdzimy. Specjalność łowcy, już to oczywiście znamy. Język ognistego jaszczura jeden kosztuje 250 sztuk złota. Wow. Co słychać? Jest na tyle dobrze, na ile może być w obecnej sytuacji politycznej królestwa. Mhm. Wiecie co? Jeśli jest... Nauczmy się tych rzeczy. Jak wyrywać języki ognistym jaszczurom? Kiedy się już za to bierzesz, uważaj na skórę, bo łatwo się poparzyć. Najlepiej odczekaj chwilę, od śmierci gada. Ale jeśli z ciebie twardziel, to nie musisz tego robić. Żeby wyrwać język, musisz go złapać, naciągnąć z całych sił i przeciąć czymś ostrym w głębi gardła. Mhm. Jak wyrywać zwierzętom kły? To akurat nie powinno sprawiać większych problemów. Nacinasz dziąsła tak, żeby dostać się do korzenia kła i go wyrywasz. Jasne. Dobry jesteś. W kwestii zbierania trofeów nie nauczę cię niczego więcej. Okej, okay, fajnie. Okej, okay. Czy tutaj gdzieś się przejdę? No widzę, że idziemy w głąb, w stronę jakby handlarzy. Tutaj rozumiem, że jest twoja chata po prostu. Miał trofeum tego niedźwiedzia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Robotnik. A tutaj? Ktoś żyje? Pracuje? Wygląda to jak jakaś, nie wiem... Sami robotnicy w sumie, nic ciekawego. Dobrze, czyli chyba idziemy po prostu w głąb w takim razie, po tej stronie teraz. Przeszłabym się jeszcze tutaj i zobaczyła, czy czegoś tutaj dla mnie na przykład nie ukryto. Wiecie, jak jest z tymi mieszkami. Ciekawi mnie, czy na dachach można coś znaleźć. Ale bardzo mi się też podoba muzyka w ogóle w tym mieście. Jest dosyć taka klimatyczna. Będę się z wami, moi drodzy, za niedługo żegnać, natomiast chciałabym jeszcze odwiedzić przynajmniej parę miejsc. Tu możemy iść na górę, ale rozumiem, że tam raczej niczego nie załatwię. Chociaż tutaj widzę jakieś zwykłe tego domy mieszkalne. Tam możemy też jeszcze wyżej wejść. Weźmy sobie telekinezę. O, rybka na przykład i mleko tutaj jest. Mam nadzieję, że nikt mi za to łapek nie obetnie. Okej, okay, możemy zejść na dół. Tutaj ktoś... Nie, tutaj też zwykły dom. A wyżej? Wyżej możemy wejść na mury jakby obronne chyba. Strażnik miejski. No dobrze. Chociaż to wygląda... Hop. Spróbujmy się tutaj wchrzanić do środka. Wow. Okej, czyli tutaj robimy takie, można by powiedzieć, kółeczko. No i co? I sprawdzamy, czy tutaj czegoś nie ma. Możemy też za pomocą piątki sobie posprawdzać.
To wygląda jak zejście. I nie wiem, wiecie, czy to nie jest wejście do tych kanałów, o których była mowa. Jak to wygląda na mapie? No, tak to wygląda, jakbyśmy do kanałów mieli schodzić. Aha, tak, zładowanie innej lokacji. No, coś mi się wydaje, że ja nie powinnam tutaj być. I chyba właśnie się wpieprzyłam naprawdę nieźle. Ja chcę się wycofać od razu stąd. Oh shit. O matko, ale tutaj są dźwięki. Boże drogi, naprawdę najbardziej creepy chyba miejscówka. Ja powoli zaczynam wierzyć ludziom, bo coraz więcej osób mówi, że właśnie kanały w Kronikach Mertany są przerażające. Ja jestem w stanie im uwierzyć po tym, co ja teraz zobaczyłam, a tylko tam weszłam. I co ja tam usłyszałam. To ja naprawdę jestem w stanie w to uwierzyć. Tak czy inaczej, moi drodzy, mamy teraz niby ekran wczytywania. Wydaje mi się, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie udało nam się za wiele zrobić. Wiadomo, jak to jest w mieście, to tak jak w Korinis, tak jak w każdym innym miejscu. Dialogi, zbieranie zadań i potem dopiero zobaczymy, co tak naprawdę nam z tego wyjdzie. Przejdziemy się tutaj oczywiście w kolejnym odcinku dalej wzdłuż miasta. Może dotrzemy do Sereniego Lamentu. W sumie byłoby bardzo przyjemnie, jakbyśmy tam dali radę dotrzeć. Przed nami oczywiście mamy piekarnię. I chyba jakąś karczmę kolejną. Prawda? Tylko nie mogę odczytać, jak się nazywa niby ta karczma. To jest Joe. Mroczny paladyn. Dobrze. Także moi drodzy, pożegnam się z Wami w tym miejscu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Mam nadzieję, że jesteście tak jak ja zachwyceni tym miastem. I tak jak ja, chcecie poznać je całe. I no, zobaczymy, co będzie w kolejnym materiale. Może uda nam się dotrzeć do Syreniego Lamentu. Może uda nam się pozbierać jakieś zadania, bo w sumie aktualnie nie zebraliśmy ani jednego. Może uda nam się coś jeszcze kupić, sprzedać. Zobaczymy. Tak czy inaczej, dzięki wielkie. Trzymajcie się i cześć.